Co panowie, jakie wnioski? Nie będzie tak źle, bo jest dobry progres. Prawda, chłopaki? Do rady. No. To co dalej, bo czuję się dobrze i to wszystko działa, jak widać. No, jak widać, tak. Dieta działa, Adam dobrze ci poukładał wszystko. Trening zaczął działać, brzuch ci spadł, lata poszła. Wszystko, co mieliśmy zrobić, na tym etapie zrobiliśmy. Zostało parę jeszcze grup. Brzuchu też dobrze. Tak jest. Że przytrzymał suplementację, bo ci mięso zostało. Na pewno barki tam, trzeba się skupić na baleczkę, żeby cię poszerzyć, bo już idziesz to w górę i cię zwęża wizualnie, wiesz, u góry. Nie wiem, Bartuś, co byś tutaj... No dorobiłem jeszcze na pewno szerokość pleców, bo tego mu brakuje. Właśnie czuję się, że powinienem się trochę poszerzyć. Wtedy będzie wyglądał jak typowa litera V. No to jeszcze trochę, wiesz, jeszcze aerobów. Tutaj chyba Grzechu jakiś spalacz troszeczkę mocniejszego się wrzuci, żeby dopalić te resztki tłuszczyku i wodę, to tam zostawimy, bo to nie za wody. Teraz się skupiamy generalnie na szerokości, czyli na barkach i tam dopalimy te resztki tłuszczu. To co, dziękuję. Dzisiaj widzimy się na treningu. Na treningu. Dobra. Strzałeczka. Strzałeczka. Okay. Siemano. Siemano. Dawaj sobie, dawaj. Siemano panowie. Siemano. Mamy dzisiaj dla ciebie dzień dziecka. Powiem wam tak, jak mi powiedziałeś, że dzisiaj jest dzień dziecka, to myślałem, że pozwolicie mi o hamburgera. Ale to jest wyśmienita wiadomość. Mogę sobie to rozpakować? Pewnie, otwieraj, to wszystko twoje. Samej góry. Dopinaj. 3-2. Mówię wam, że dopóki chodzicie sobie sami na siłownię i przerzucacie stal, to dopóki nie zrobicie treningu z prawdziwymi profesjonalistami, to nie dowiecie się, co to znaczy przerzucać naprawdę stan. Dobra, to pójdź bez wariów, z tym się nie będziesz nacierał, to będziesz stosował. Także mamy tutaj coś i nastawy, jest trochę i aminokwasów, i białek, gainerów. Dobra panowie, jak to dać? Dobra, słuchaj Sobuś, mamy tutaj kupę tego towaru, nie? Także na pewno nie będziesz tego używał wszystkiego na raz. Wszystko podzielimy na mikrocykle i będziesz tego używał troszkę w pierwszym, troszkę w drugim, tak żeby było dobrze, nie? To tak zrobimy, nie? A ja sobie... No dobra, słuchaj. Tu masz kreatynkę. Mhm. Ja sobie to przed i po treningu, nie treningowe dni tak samo, to będziesz jadł dwa razy dziennie. Rano i przed snem wtedy? Rano i przed snem, albo rano i po południu, wszystko. Aha. Jedno. Rozpiszemy tak, żeby było dobrze na pewno. Oto to już my się zadbamy, spokojnie. Co jeszcze inne rzeczy? Grzechu ci powie, jak możesz to stosować. Dodatkowo przed treningiem i po treningu będę stosował BCA. To są jakieś glutaminę. No a co to glutamina i z BCA, co mi to daje przed treningiem? To zabezpieczy twoje mięśnie w trakcie treningu. Aha. Dobra, zajebiście. Zobacz, masz tutaj jeszcze spalacz, masz tutaj preparat na stawy. Spalacz to chyba będziemy już za jakiś czas używać, bo teraz już się trochę zredukowałem. W ostatnim mikrocyklu użyjemy spalacza, stawy oczywiście trzeba zabezpieczyć cały czas, więc będziesz brał teraz już. No i dobra.
dobra, i zobacz, tutaj masz jeszcze z tej strony parę gainerów. Witaminy. Witaminy to dobrze. Witaminy, minerały. Super. No, no i drinki będziemy sobie to pić razem na treningach. Chyba się podzielisz. W trakcie treningu. No nie wiem, mało mam. Wiadomo, uzupełnić energię. Czaj, że jeszcze w trakcie treningu po prostu tam przed ostatnimi jakimiś tam areobami na przykład, tak, albo czymś, to sobie to wychylam tego... Będzie paliwo do twoich miejsc. Rozumiem. Bardzo ciężki, bardzo intensywny trening. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie zgłębić tajniki kulturystyki, ćwiczeń siłowych, to najlepiej udajcie się po pierwsze lekcje do profesjonalistów. W moim przypadku to jest ekipie Olympia Team i czasami jeszcze udaje mi się poradzić Berserkers Team. Także jeżeli chcecie czegokolwiek dowiedzieć się o wysiłku fizycznym, musicie zacząć trenować najlepiej pod okiem profesjonalisty, a potem już dogracie wszystko reszcie resztę sami. No to panowie, za przyrosty, rozstępy i niekończące się libido, bo ja zawsze to piję. Nie wiedziałem, że tak się można zmęczyć od wyciskania sztangi. A jedno.